sorry, babe. I'm an ambitious girl. You're just small time. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost. Hej, 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 witajcie w kolejnym luźnym gameplayu i tym razem z GTA 3, dokładnie tak, Grand Theft Auto 3. No, sam się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, że w to gram. No, bo ja już w to grałem, ja już przeszedłem tą grę bodajże ze dwa razy. Może trochę przyciszę muzykę. Tak, jakoś postanowiłem, że se powspominam, jak to się kiedyś grało. Pamiętam, że grałem to zwłaszcza we wakacje. Po prostu ta gra mnie pochłonęła kompletnie. Jednak spośród wszystkich tych gier to GTA w mojej głowie chyba, no dobra, może nie najbardziej utkwiło, ale jest właśnie jedną z najlepszych gier, w jakiekolwiek grałem, bo jednak ten, kto nie grał w GTA 3, niech się wstydzi i niech pogra, bo gra jest po prostu przecudowna, każda odsłona. No tam jedynka i dwójka to było coś innego, wiadomo, ale od trójki, GTA 3, GTA Vice City, San Andreas też, polecam jak cholera. Skąd mam GTA 3? Boże, na początku grałem, pamiętam, na pożyczonej wersji, na tej takiej premierowej, pudełkowej edycji gry. Nie wiem, czy można ją w ogóle gdziekolwiek kupić, nie wiem, nawet nie sprawdzałem na Allegro, ale wątpię. Właśnie w tej edycji premierowej ja zakupiłem coś koło 2 lat temu. Szczerze mówiąc, miałem ochotę zagrać, a też nie wiedziałem, jak za bardzo skonsumować sobie tą grę. To postanowiłem, że kupię GTA trylogię z kolekcji klasyki. To chyba było nawet 3 lata temu. Nie zamierzam w to grać długo, przejdziemy tam ze 2-3 misje, nie wiem ile zdążę, przez 20 minut. Po prostu chciałem sobie właśnie to odświeżyć, tą grę, no bo gra jest mega. Teraz chyba GTA 3, znaczy trylogię, czyli GTA 1, 2 i 3 możemy spotkać coś koło 3 dych.
Tak, coś koło trzech dych. Teraz możemy spotkać w pomarańczowej kolekcji klasyki. No cóż, no jak widzicie, grafika nie dzisiejsza. Jednakże to się nie liczy w grafika, przecież się tak cholernie nie liczy w grach, prawda? Nie wiem w ogóle dlaczego ja tutaj mam tak jakoś... Aha, ja tu nawet nie mogę rozdzielczości zmienić, nie wiem czemu. Dobra, nieważne. Gramy na takiej. Trochę to śmiesznie wygląda, owszem. Tutaj sobie jeszcze pozwólcie, że zmienię sobie bieganie. Zawsze to sobie właśnie ustawiam na lewy, shift, a nie tylko prawy, bo strzałkami za bardzo nie lubię grać. Nie jestem z tych, którzy strzałkami grają. Ja wolę wsadem. Dobra. Jejku, jak ja chciałem tą grę nagrać wam. Nawet nie wiecie, ja właściwie się bałem, szczerze mówiąc, czy to mi w ogóle na moim Windowsie 7 64-bitowym odpali. Ponieważ bodajże GTA 2 mi nie chodziła nawet na... Sam nie, GTA 1 bodajże mi nawet nie chodziła na 7 32-bitowej. No wiadomo, że GTA 3 do 1 nie można porównywać. Ale bałem się, szczerze mówiąc. A tu patrzę, zainstalowało mi się, nie wiem, w półtorej minuty, tak szczerze mówiąc. I ja chyba sobie tą grę przejdę jeszcze raz. Raczej nie będę tego nakręcał, ponieważ byłaby ta seria, no, bardzo długa. Może nie tyle, co bardzo długa, jednakże byłaby troszeczkę żmudna. Nie wiem, czy by wam się to podobało. Jeżeli by wam się to podobało, mogę nakręcić, ale jakieś GTA, ale raczej nie Vice, nie GTA 3. Może bym GTA San Andreas się postarał, ale nie wiem. Dobra, jak widzicie, tutaj już mam 1500 dolarów. Zaraz sobie kupujemy jakąś spluwę i po prostu odlot. Mamy już zaznaczoną chatę, mamy zaznaczone misje, gdzie możemy wykonywać misję. Mamy tutaj już pewnie zryty samochód, a nie, dobra, żyje. Dobra, wychodzimy i robimy jeszcze jedną misję pod tytułem Moje dziki nie ćpają. Luigi said to give you this, so here take it. There's a new high on the street, goes by the name of Spank. Some wise guy been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Dobra, nie chciałem mu tu przerywać, ale powiem jeszcze... i sorry, że za taki podniesiony głos, ale no... Czekajcie, Keybase, bo gdzieś tam był. Wybacz sobie mój podniesiony głos, ale... Gra po prostu zobowiązuje do tego. Dobra, mamy tu jakiegoś gliniarza, ja się nie będę z tamtymi patyczkował jakimiś kijami baseballowymi. Chciałem tutaj mu zarąbać. O, właśnie, o to chodzi. I wskakujemy do naszego Brumbruma. Kuruma. Kuruma to chyba był mój ulubiony samochód w tej grze. Znaczy się ulubiony samochód pod względem po prostu wygody jeżdżenia. Jest w miarę szybki, zwrotny, no po prostu taki zwykły taki samochód, który jak najbardziej mi się podobał w tej grze. Pamiętam, że lubiłem jeździć. Fuck, jak jedziesz! No jeszcze weszło pod koła, no pozdro. Oj, o Jezus Maria. Pamiętam, że jak grałem w GTA 1, a nawet 2, byłem jeszcze taki młody. To
O Jezu, myślałem, że będzie trudniej, dlatego ten pistolet skołowałem, tak to bym się źle skołował. To pamiętam, że się grało z kolegami w szkole, na każdym komputerze w sali informatycznej GTA 1 musiało być. I się grało. Oczywiście coś jak można grać w GTA 1? Wziąłeś jakiś samochód, broni kilka, zrobić rozpierdziel na kompletny na mapie i do zabicia albo do złapania przez policję i zmiana gracza. Zwykle właśnie tak przy komputerach siedzieliśmy po dwóch, trzech, więc jakoś musieliśmy się podzielić, jakiś tam gliniarz się tam dopieprzał do samochodu. Dobra, a mamy wjechać tutaj. Zawsze pamiętam, zapominałem. Przepraszam. Nie wiem, czemu jestem trochę chory. Niedobrze, bo teraz jest tak ciepło na dworze i te sprawy. Szczerze mówiąc, kurczę, jakoś tak sprytnie chciałem zakończyć. Dlaczego to GTA 3... Kurczę, miałem mówić. Dlaczego to GTA 3 w ogóle dla was nakręcam? Nie mam pojęcia. Nie, no dobra, mam pojęcie. Nie miałem co nagrać. Wolałem coś właśnie dla was nagrać. GTA 3, a co tam? Jest jak najbardziej godne uwagi. Przepraszam, no, nie chciałem. Akurat ciebie nie chciałem przejechać. Nie chciałem tam dyskryminować murzynowa. Nie, to był murzynowa. Nieważne. Dobra, odstawiliśmy samochód. Niekoniecznie był jakoś tam pięknie wydelegowany, żeby go oddać, ale... nie ma. Bierzemy taksóweczkę. On mi zabierze? Tak. Właśnie... O nie! Chcesz się bić, tak? Nie będę wyjmował ten pały, żeby nie było... O, patrzcie! No nie, no... Teraz to już przesadził. Dobra. Pamiętam, że właśnie zawsze w GTA ci taksówkarze zawsze nas gonili, gdy mi zabraliśmy samochód. Czy nie wiem, czy zawsze, ale w każdej części taki właśnie motyw był, że taksówkarze nie dadzą sobą pomiatać. Jedźmy jeszcze, zróbmy jeszcze jedną misję. Jakaś muzyczka w radiu leci. Nie wiem, czy wy to będziecie słyszeć, bo presę przyciszyłem ją, żeby tam, nie wiem, czegokolwiek po prostu przyciszyłem. I jedziemy na następną misję. Dlaczego ja cały czas E wychodzę? Jakiś dziwny nawyk. Muszę przyznać, że F. Włożąc pannę misję. Te początkowe właśnie... rozkazy dla nas. Są dosyć takie... Po prostu gość nam opowiada historyjkę jakąś tam i od razu musimy lecieć do roboty. Potem będzie to bardziej urozmaicone. Na przykład będzie więcej osób uczestniczyło w rozmowie i tym podobnie. Dobra. Zdobyć samochód. No to nie będzie trudne. A może jednak? Dobra, jedziemy tak szybko. Ładnie zaparkowaną. Czy zalicza? Tak, zalicza. Jedź po misji. Nasz bohater, główny bohater, przez całą grę nie odezwie się ani słowa. Przynajmniej ja, z tego co pamiętam, bo nie wiem, czy się odezwę, przynajmniej ja jak zagrałem, to się nie odzywa. Może teraz się odezwie. No chodź. Te dupy w GTA Vice City. LOL. Dupy. LOL. To gangsta i tak dalej. Nie no, po prostu te kobiety. Zawsze w GTA. Nie no, to jest bardziej właśnie dziwka, no nie, więc... Mogę ją tak nazwać. Dobra, nie będę tutaj brnął, tak czy inaczej wiecie o co chodzi, nie chciałem tutaj urazić. Mówiłem tutaj o tym, iż... one zawsze wolno wsiadały. I tyle.
Jak wiadomo, w każdym, jak prawie w każdym GTA Vice, w każdym GTA są tutaj jakieś tam gangi, klany, nie wiem jak to nazwać. Musimy tutaj odwieźć naszą panią. No będzie. A jakie samochody, nie no, grafika. Na tamte czasy to była bajka. Joey! I'll be with you in a minute, spark plug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? A widzicie? All right? Ktoś cię pokinął głową. To mój telefon. Odbierzcie. Odbierzcie ten telefon. Dobra, zrobię to misję jeszcze. Czas, aj, czas jest spoko. Hey, I'm bored. When are you gonna drill me? In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Ferrelli brothers have overrun for too long. They need to be taught some respect. Lips Ferrelli is stuffing. Dajcie łapkę w górę za brwi tego gościa. Steal his car and take it to 8 Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8 Ball, right? Nasz Itba, no jasne. Nie, no, tego gościa zawsze mówiło, ja to jak byłem mały, to mówimy jego po prostu 8. Hehe, ale joke. Woohoo, jaki joke, wow, dark. Uuu, to jest na czas. Nienawidzę misji na czas w tej grze, nienawidzę. Zawsze po prostu, jak jest misja na czas, to ja się stresuję. Przejeżdżam wszystkich po drodze przypadkowo. Policja mnie goni i już będzie po mnie. No ale dobra. Ją. Chyba wiem, o co chodzi w tej misji. A, już się jarałem, że był skill, bo ja przejechałem goście. Lol. A, to wiem, to jest bardzo fajny motyw w tej misji. Takie już wiecie. To naprawdę fajny motyw, zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Nie wiem, czy zdążę, mam nadzieję, że tak. Ten był skill, przynajmniej kiedyś to tam przechodziłem trochę. Kilka razy po misji. Jejku, jak ty. Zapomniałem, jak GTA jest zarobiste. Ludzie. Dobra. Dobra. Już ogar. Szybko jedziemy potem po... Spray. Będziemy jechać ostrożnie. Co? Zawsze mnie to rozwalało w gitarze. Jak się jechało, to oni ze strachu stykali pod koła. Szczerze mówiąc, większość ludzi... jeszcze tutaj zwrócę uwagę na to, że GTA 3, mimo tego, że jest starsze od GTA Vice City, to jest większa mapa. Mamy tutaj trzy wyspy, w GTA były, właśnie niby też były trzy wyspy, ale były mniejsze. Czy były dwie wyspy takie na podobnej wielkości i jedna była taka mała. Znaczy tak. Przy okazji. Rajdę, mam nadzieję, że już... Co to za muza, lol? Jakaś baba to mi wyła. Jaki skill? Ja bym tutaj się starał ogarnąć. A? Na zielony przejechałem. Pamiętam jak... rok, bodajże rok. Tak to był rok na pewno. Jaka pizda! Bodajże właśnie rok. Nakręcając. No. Nakręcając GTA 4, tam jedną, tam też początek to... O Boże, to celować się nie dało. Też początek. To... To...
A, to stanął na czerwonym świetle. O, właśnie, o to mi chodziło, lol. Dobra, spróbuję jeszcze raz zrobić tę misję. Czekaj na to. Dobra, może wróci z kilk jakiś tam. Biegniemy z buta. Jaka szkoda, że tam się ktoś chyba zabił. A tutaj było już właśnie, jak się męczył nasz bohater. Boże, ja nawet nie pamiętam, jak ten bohater się nazywał. Tom Fercetti, to był w Vice City. To tutaj się nazywał, takie też fajne imię. Tony? Nie wiem. Chodźcie się, będziemy z nim bić. Dobra, nieważne, bierzemy samochód, szybko robimy tę misję i kończymy odcinek. Jeżeli więcej, jeżeli wam się podoba seria z GTA 3, co piszcie w komentarzach. Naprawdę mogę zrobić jakieś tam niemieckie czy tam coś takiego. Bo z tego co widziałem, to tam ten... jak to się nazywa? Superman Legion Comeback, czy wam samo spodobał. Generalnie dużo jest teraz u mnie na kanale takich serii multiplayer. To mnie wkurzało w GTA, że trzeba było o konkretnej porze przyjechać. Nie u wszystkich, ale u wielu osób. Dobra, to jedźmy do L. Polecam oglądać w HD, bo nie wiem, jak to będzie właśnie widać. A, yeah. Oh, yeah. Oh. Szkoda. Ale naprawdę mi się szkoda. Zresztą to tylko pixele, które zainstalowałem przed chwilą. Deszcz padał, no nie wiem, że w tej grze dał radę, żeby padał deszcz. Misja się nazywa Alfons. Otwieraj. Some Diablo scumbag has been pimping his scuzzy bitches in my backyard. Go and take care of things for me. If you need a piece, go around back of Amnonation opposite the subway. Dobra. Tutaj już tak. Konkretnie nam mówią, że musimy kupić broń. My jakąś tam mamy, ale nie zaszkodzi nam, jak sobie kupimy. O, jak leje! O, jak leje, dobra. Szybko. Się beznadziejnie wchodziło, pamiętam. Nie, to ja muszę coś... Aha. Tak, zawsze właśnie było na początku, że muszę... O, nawet już no boi. Że muszę wejść poza budynek, który sprzedają. Czaję. Jedziemy, jadymy. Tym skrótem małym. Jak leje, Boże, chrystałem się, ja nie mam to nagrania wybrać. Przyboję. Dobra, pojadę mu tam. Kurde, po co takie wysokie krawężniki? To takie wysokie krawężniki jeszcze robi. Dobra, nieważne, jedźmy tam. Demet! Czy generalnie, jeśli chodzi o policję, to ja szanuję, ale w świecie realnym, a to jest tylko GTA, ludzie, GTA, to jest tylko GTA. Spokojnie, jest tylko gra. Ja rozumiem, że to jest. Nie wiem jak, ale myślę, że ty też. Boże, jakie faleczki ten samochód nie umieścić. Tam pewnie nie jest samochód, na pewno nie jest samochód. No nie, już miałem spokój od policji. Gdyby nie policja, to by było, nie?
Aha. Ciekawy motyw. Ta-dam! I teraz mnie pouczają, że jak spadnie jej poziom życia, to muszę... to leczą mnie, fajnie, yes, super, yeah. Dobra. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek, ten film, że jakoś Was zaciekawiłem, że jakoś się pośmialiśmy, że Wy też zagracie w tą grę, że też sobie powspominacie. Chyba, że już wspominacie. I jeżeli chcecie więcej właśnie tej gry w moim wykonaniu, to piszcie w komentarzach. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie i cześć Wam wszystkim.